przygotuję ciasto bez pieczenia. Jest to stefanka z kremem jaglanym na herbatnikach czekoladowych. Rozpocznę od przygotowania kremu jaglanego. Prażę kaszę na suchej patelni. Prażę ją do momentu, aż zacznie delikatnie pachnieć. Wlewam mleko kokosowe oraz dodaję cynamon i ziarenka wyskrobane z laski wanilii. Mleko doprowadzam do wrzenia, a następnie zmniejszę moc kuchenki do minimum i będę gotować kaszę przez 20 minut pod przykryciem. Krem jaglany jest już prawie gotowy. Pięknie się zagęścił. Dodam jeszcze cukier i wymieszam składniki. Odstawiam krem do ostygnięcia. Zaczynam od warstwy herbatników, które układam na dnie formy wyłożonej wcześniej folią spożywczą. Teraz warstwa kremu. Muszę rozsmarować go na herbatnikach i kontynuuję całą procedurę. Zawijam ciasto w folię i odstawiam do lodówki, żeby zastygło. Najlepiej na całą noc. Stefanka się chłodzi, a ja przygotuję pyszną polewę z bakaliami i skórką pomarańczową. Teraz potrzebuję około 6 do 8 minut, żeby miód się lekko skarmelizował. W garnku mam pyszny miód, który przemienił się w karmel. Dodaję skórkę pomarańczową. Pozostała mi najprzyjemniejsza część, czyli dekoracja stefanki. Wygląda przepięknie, a smakuje jeszcze lepiej.